W dzisiejszym odcinku ta mała Grecja wejdzie na ścieżkę odtworzenia potęgi państwa greckiego. Jednocześnie stanie się rajem dla imigrantów zarobkowych z Niemiec. A wszystko w formie poradnikowej, więc jeżeli nie ogarniasz tej gry, jest to odcinek dla ciebie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Grecją zagram kampanię z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że można tym krajem odtworzyć Bizancjum jako cesarstwo. Wymaga to niestety podbicia dość sporej ilości obszarów od tego zielonego bloba przy naszej granicy. Drugim powodem jest to, że mamy unikalne decyzje w dzienniku i powiem wam szczerze, aneksja Wysp Jońskich to jest ukryta ścieżka właśnie do odtworzenia Bizancjum, co niestety nie jest tutaj napisane. Ogólnie będę starał się wam wszystko tłumaczyć, pokazywać, a jeżeli robię to w jakiś sposób źle, dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebym o czymś powiedział więcej, też dajcie mi znać w komentarzach, a jeżeli uznajecie, że tłumaczę wam za dużo, też dajcie mi znać w komentarzach. Wykonanie decyzji anektowania Wysp Jońskich wymaga od nas wynalezienia pewnej technologii, mianowicie nacjonalizmu. I raczej trzeba się z tym spieszyć, niż odkładać to na później, a dlatego lecimy w wynalezienie nacjonalizmu, a do tej technologii potrzebujemy komunikacji masowej. Kolejna sprawa, czynimy z Osmana naszego rywala. Dzięki temu dostajemy kolejne 300 punktów wpływów na działania dyplomatyczne w okolicy. W panelu dyplomatycznym możemy zobaczyć, że Osman nie jest za bardzo lubianym krajem na świecie, dlatego będę chciał poprawić relacje z każdym krajem, który go postrzega jako wroga, a nuż da nam to szansę na wczesne odbicie naszych roszczeń przy pomocy sojuszników. Potem przyglądam się naszemu rynkowi i wygląda na to, że nasz rynek jest malutki w Grecji, jest naprawdę malutki i biedny, bo stanowimy osobny rynek, nie jesteśmy podłączeni ani do rynku włoskiego, ani do rynku austriackiego, czy też osmańskiego. Powoduje to, że nie mamy w zasadzie za co produkować i komu sprzedawać naszych towarów, no chyba, że będziemy się bawili w eksport, tylko że są pewne tego problemy. Ponieważ nasza polityka handlowa to markantylizm i szybko tego nie zmienimy, zobaczcie, cła na import towarów do naszego kraju wynoszą 30%, a na eksport 10%. Będzie trudno na takim czymś zbudować samodzielnie konkurencyjną gospodarkę, która będzie sprzedawała na całym świecie. Nie zmienia to faktu, że pod względem praw Grecja to bardzo już rozwinięty kraj. Mamy szkoły wyznaniowe, mamy brak pańszczyzny, mega fajnie, nawet armię zawodową mamy. Osobiście będę się starał dołączyć do rynku austriackiego, jest to największy rynek w okolicy, z którym mamy połączenie przez, Grecja sieć zaopatrzenia, przynajmniej tak rozumiem, że to działa, że to jest wszystko, w tym takim kwadraciku, łącznie w jednym, więc będziemy jakby podłączeni lądowo do rynku austriackiego, mimo iż nie mamy połączenia lądowego. Rozumiecie, o co chodzi, prawda? Teraz zobaczyłem, że już możemy dostać status protektoratu austriackiego i nie jest to złe, bo od razu zostaniemy wcieleni do ich Unii Celnej, czyli dostajemy dostęp do tego gigantycznego austriackiego rynku. Ale nie róbcie tego na początku. Dlaczego? Bo stracicie tą misję aneksja Wysp Jońskich. Ona po prostu zniknie. Nie jest tutaj nic napisane na ten temat, że jeżeli stajemy się czymś protektoratem, nie będziemy mogli wykonać tej misji, ale tak jest, uwierzcie mi, już to sprawdzałem. Kolejnym minusem jest to, że jako protektorat płacimy tribut Austrii, nieduży, ale zawsze. Co prawda mamy też możliwość toczenia własnej polityki zagranicznej, włącznie z wojnami, ale jeżeli zaprosimy kiedykolwiek Austrię do tych wojen czy innych wydarzeń, to ona przejmuje pełną kontrolę. A wtedy co się wydarzy? To niestety tylko i wyłącznie Austriak będzie decydował. Więc ja tam wolę zachować moją suwerenność. Żeby stworzyć Unię Celną, najlepiej jest stworzyć jakieś korzystne szlaki, dlatego patrzę, co potrzebuje mój rynek i czy mogę to importować od Austrii. No potrzebujemy drewna i sprawdźmy, czy Austria dostarczy nam je po korzystnych cenach. No i niestety nie. Będę też szykował moją gospodarkę do tego, że po prostu w którymś momencie się przyłączymy do tego rynku, więc warto jest zobaczyć, co najbardziej się opłaca produkować na rynek austriacki. No i teraz widzę, że brakuje tutaj sporo papieru, ale cena tego jest dość niska zazwyczaj, brakuje jak zwykle narzędzi. Ale jest szkło, jest porcelana, też brakuje porcelany, cena bazowa jest bardzo wysoka, mimo iż jest tak czy siak niewiele wyższa od średniej. Brakuje im mebli, jak i mebli dla biedoty, więc myślę, że pójdziemy w tym kierunku, jako Grecja, że będziemy produkowali szkło i meble. Musimy też powoli zacząć reformować nasz rząd, ale uwaga, niezbyt szybko, bo musimy mieć podobne ustawienia co Austria, zwłaszcza jeżeli chcemy do nich dołączyć jako Unia Celna.
Dlatego początkowo reformuje mój rząd, dołączą do niego siły zbrojne, a to po to, żeby pozbyć się policji lokalnej i wprowadzić wyspecjalizowaną. Policja wyspecjalizowana ma poparcie wśród wszystkich grup, oprócz oczywiście właścicieli ziemskich, a pozbycie się policji lokalnej osłabi właścicieli ziemskich, co jak najbardziej jest mi na rękę. Następnie przejdźmy do zbudowania urzędów w stolicy. Będzie nam potrzebna biurokracja do stanowienia kolejnych szlaków handlowych. I ogólnie mogę wam już też powiedzieć, że stolica będzie miejscem, gdzie będziemy budowali głównie nasz przemysł, przynajmniej na początku. Gdzie indziej również to zrobimy, tylko po prostu o wiele bardziej się opłaca w tej grze robić jedno miejsce, przynajmniej w takim małym kraju, w którym budujemy przemysł. I do tego miejsca będzie nam spływała ludność. Zresztą powodów do centralizacji przemysłu jest kilka. O wiele bardziej opłacalne jest zbudowanie fabryki trzeciego poziomu niż zbudowanie trzech fabryk jednego poziomu w kilku obszarach administracyjnych, ponieważ im wyższy poziom fabryki, tym bardziej zwiększa nam się przerób w tej fabryce. Początkowo maksymalny bonus wynosi 20% i osiągamy go mając 21 fabryk, ale wraz z technologią możemy to rozwinąć chyba nawet do 40%, więc widzicie, naprawdę sporo tych fabryk możemy postawić. O rozporządzenie, które możemy wydawać, możemy wesprzeć produkcję w jakimś obszarze. Kosztuje to nas 100 punktów zwierzchnictwa, więc to jest nawet dość sporo, bo możemy te punkty również przeznaczyć na inne rzeczy, więc warto jest mieć właśnie taki jeden obszar, w którym produkujemy i z automatu nasze fabryki będą o 20% wydajniejsze dzięki temu. Na razie ich nie mamy żadnych, więc cofam to. I kolejną sprawą jest to, że możemy promować jeden typ na raz. Więc zobaczcie, dałem rolnictwo do Attyki, to już nie mogę produkcji dawać w Attyce. Więc to jest taki minus, że musimy sobie wybrać, gdzie chcemy mieć rolnictwo, gdzie chcemy mieć przemysł, no i gdzie chcemy mieć wydobycie surowców. O ile chcemy mieć w ogóle rolnictwo i wydobycie surowców, a nie chcemy ich wszystkich importować z zagranicy. Bo przeważnie są tanie, a już przetworzone materiały są drogie. Budżet naszego kraju, oj, on jest malutki, ale spokojnie, na początku możemy spokojnie pójść podatki większe, mamy bardzo mało radykałów, rosną powoli, a wyższe podatki zwiększają przyrost tych radykałów, jeżeli w ogóle występuje. Trzeba jednak zwracać na to uwagę i nie da się tego robić inaczej, niż po prostu właśnie zwiększając, patrząc, jak szybko zaczynają rosnąć radykałowie i jeżeli jest mały przyrost, możemy siedzieć na tych podatkach. Jeżeli jest wysoki przyrost, raczej nie skorzystamy wtedy ze zwiększenia tych podatków, tylko siedzimy na zwykłym poziomie. W drugą stronę praktycznie nigdy się nie opłaca robić, więc tak to wygląda, jeżeli idzie o podatki. Dobra konsumpcyjne nie chcecie obkładać podatkami konsumpcyjnymi takich dóbr, które są dobrami podstawowymi i które są spożywane w dużej ilości przez klasę niższą. A jak to sprawdzić? No po prostu klikacie sobie na tą klasę, zaznaczacie ubogich, patrzycie na co średnio wydają, no i ogólnie wychodzi na to, że wydają sporo na rybki, tytoń, zboże i odzież. To są rzeczy, których nie chcemy na ten moment opodatkowywać, bo będzie to prowadziło do rewolucji w waszym kraju. Chyba że ceny tych dóbr podstawowych będą dużo niższe od średniej, no to wtedy możemy je dodatkowo opodatkować. A mianowicie to doprowadziłoby do rewolucji w momencie, kiedy klasa niższa, o, czyli ci ubodzy, padliby poniżej minimum oczekiwanego, a cła to jest najprostsza droga do tego, jak i wyższe podatki. Więc ja osobiście mam albo wysokie podatki, albo nakładam cła. Nigdy dwóch rzeczy na raz. Ale na przykład nie bójmy się opodatkowywać usług. Tu jest warto to zrobić, ewentualnie odzieży luksusowej, jak będziemy mieli bogatsze społeczeństwo, porcelany, mebli luksusowych, to wszystko, co jest nabywane przez klasę wyższą. Warto podatkowywać, to są niezłe pieniądze i jednocześnie nie zwiększa to nastrojów rewolucyjnych. Jeżeli idzie o budowanie, no bo już wiecie, no wstawiłem urząd do budowy, mamy bardzo mało biurokracji, więc potrzebujemy kolejnego urzędu, żeby robić kolejne szlaki do Austrii, więc niech się nam buduje. Potem będziemy mieli fabrykę mebli i obecnie zajmuje to gigantyczną ilość czasu, tylko że zobaczcie, dlaczego to się buduje 60 tygodni, a to się nam buduje 90 tygodni. A to dlatego, że różne budynki wymagają różnej ilości punktów budowy. Te punkty budowy zwiększamy stawiając kolejne sektory budowlane. Bazowo to jest jeden sektor budowlany, daje nam dwa punkty i też warto je budować tam, gdzie planujecie budować najwięcej, bo wtedy ten sektor staje się również wydajniejszy. Początkowo wiem, że Grecji nie stać na więcej niż 0 sektorów budowlanych, więc tak to zostawmy. Tym bardziej, że potem możemy również zwiększyć wydajność sektorów budowlanych. O, tutaj ustanawiając inne polityki budowy, jak wynajdziemy to w technologii. Król interweniuje w procesy polityczne. No i niestety, moglibyśmy przyspieszyć procedowanie naszego prawa, ale grupa interesu inteligencja byłaby na nas wkurzona przez 5 lat. I powiem wam szczerze, mi to pasuje. Te 5 lat
nie jest dla nas problemem. Nacjonalizm będziemy badali 7 lat, ale trudno, musimy sobie na to pozwolić. Super, brawo, bardzo szybko weszło, od razu inteligencja zadowolona. I w sumie mamy bardzo dużo punktów zwierzchnictwa na ten moment, więc promujmy siły zbrojne, promujmy inteligencję. A jeszcze przed nacjonalizmem potrzebuję wynaleźć dyplomy lekarskie, więc wróćmy do wybadania akademii i dyplomów lekarskich. A, i jeszcze zapomniałem wam powiedzieć ogólnie, jak decydować się, gdzie co produkować. Bo powiedziałem, że okej, fajnie jest to zbierać w jednym miejscu, ale dlaczego na przykład to u mnie będą Ateny, a w zasadzie to Attyka, a nie Peloponez. Na Peloponez mamy 200 tysięcy populacji, 15 infrastruktury, nie mamy żadnych bonusów, a znowu w Attyce mamy 642 tysiące populacji, czyli bazowo mam tutaj jej więcej, mam więcej infrastruktury, niestety bonusów do produkcji również żadnych nie mamy. Bonusy są widoczne tutaj na samej górze albo na samym dole. Przykładowo pójście na Śląsk, gdybym miał budować na Śląsku, to stawiałbym kopalnię węgla tylko i wyłącznie, nic więcej, a bo widać tutaj ten bonus, mamy też zwiększoną infrastrukturę na Śląsku dzięki temu i tą cechę widać również na dole. Nie wiem, czemu się ta informacja powtarza, jest to trochę głupie, no ale trudno. I właśnie w ten sposób decyduję, gdzie co buduję. Minus 666! No i co za peszek, miałem kilka szlaków handlowych, ale wszystkie zmieniły się na niewydajne. Szkoda. Nie wiem, to może spróbuję dołączyć do Unii Celnej Włoskiej. Wtedy musimy określić nasze działania, zadeklarować interesy. I to działa troszeczkę inaczej niż w Europie Universalis 4. Tam jakbyśmy coś takiego zrobili, to oznacza, że chcemy podbić cały obszar. Nie. Tutaj oprócz podboju oznacza to, że chcemy wchodzić w jakieś relacje z danymi krajami w danym obszarze. Typu właśnie Unia Celna, typu właśnie sojusze obronne i tak dalej. Czyli jest wojna egipsko-turecka. W zasadzie to zaraz będzie i celem Egiptu jest zdobycie Tracji Wschodniej oraz Albanii. Okej. A Tracja Wschodnia to Konstantynopol. I powiem wam szczerze, może to być całkiem niezła okazja do ataku na Imperium Osmańskie. Tylko zobaczmy, czy ktoś mnie poprze. Tylko ja jeszcze nie poprawiałem relacji z Wielką Brytanią, więc to jest możliwe wtedy, że dołączy do Osmana. Więc niestety na razie też musimy poprawiać relacje. Zobaczymy, może ta wojna jakoś źle pójdzie Osmanowi i w którymś innym momencie dołączymy. Pierwsza fabryka zbudowana zaczyna zatrudniać ludzi. No i w tym wypadku 5 tysięcy robotników. Chyba na początku nie będę robił produkcji mebli luksusowych, zajmijmy się produkcją zwykłych mebli. No i wydajności tej produkcji również nie będziemy mieli początkowo dużej. Bardzo szybko zaspokoimy potrzeby własnego rynku. Dlatego musimy od razu lecieć w eksport tych mebli. No i najlepiej byłoby do Austriaka, tylko ten znowu jest mało opłacalny. Ale tak, z Austrii już mogę importować drewno. W sumie też od razu buduję drugi poziom fabryki mebli. I co najważniejsze, od razu też załączam rozporządzenie dające nam wydajniejszą produkcję, czyli wsparcie dla produkcji. Super, dotarła do nas wiedza o tokarce, więc uaktualnijmy naszą produkcję, ale niestety brak narzędzi na naszym rynku i jakichś ciekawych szlaków importowania tych narzędzi powoduje, że jednak nie możemy ulepszyć naszej produkcji. No czasem tak niestety jest. W sumie możemy też dać szafki na akta, co nam zwiększy poziom biurokracji. Co prawda trochę mnie będzie to kosztowało. Wynaleźliśmy też dyplomy lekarskie i super, bo zaraz się zajmiemy kolejną sprawą, ale lećmy dalej w nacjonalizm, bo dyplomy lekarskie spowodują, że możemy zająć się opieką zdrowotną w naszym kraju, a w zasadzie wprowadzić szpitale charytatywne, tylko musimy znowu zreformować nasz rząd albo wywalić siły zbrojne. I zaraz zobaczymy, co się tu wydarzy. Nie ma chyba też innej lepszej możliwości niż tak klikanie. Kościół prawosławny, okej. A jak będą siły zbrojne, to jest troszeczkę w dół, więc wywalamy siły zbrojne. Dajemy na chwilę kościół prawosławny do nas. I tylko w zasadzie na moment wprowadzenia tego jednego prawa. Szpitale charytatywne, one wzmocnią siłę polityczną, ale zobaczcie, wskaźnik umieralności w naszym kraju minus 5%, czyli ergo będziemy mieli więcej osób w fabrykach. I mamy to, ustanowiłem szlaki handlowe z Austrią, polepszyłem z nimi relacje i zgodzą się na dołączenie naszego kraju do ich Unii Celnej. Super sprawa, no, tylko musimy oddać im jedno zobowiązanie i praktycznie opłaca się to zrobić od samego startu, to nam da gigantycznego boosta. Wiedziałem, że Austria to wykorzysta w ten sposób, ale tak, wykorzystują nasze zobowiązanie, żeby nam nadać tytuł protektoratu, odrzucamy to, nawet kosztem prestiżu, który właśnie spadł nam o 7 punktów. To jest dość sporo jak na początek gry, ale na szczęście to z czasem mija i staliśmy się członkami tego gigantycznego rynku austriackiego. Super sprawa. No i w sumie teraz też Austria powinna nas chętniej wspierać w dążeniach wojennych. No zobaczmy, co tutaj się stanie. Poprawiliśmy relacje z...
No nie, bo odrzuciłem, to dalej musimy poprawić relacje z Austriakami. Ale na pewno mamy dostęp teraz do narzędzi, więc zwiększamy naszą moc przerobową na tokarki. Super sprawa. I kolejna sprawa, że możemy sprzedawać meble luksusowe, bo na rynku austriackim jest na nie zapotrzebowanie. I zobaczcie, jak nam wydajność leci w górę, a w sumie wydajność jest bardzo ważna. Jak teraz ta wydajność jest liczona? Uwaga, mamy przychody wszystkie z tytułu sprzedaży, mamy koszty z tytułu zakupionych surowców, ale i nie tylko, bo też i wynagrodzeń naszych pracowników, więc od przychodów są odejmowane koszty i wychodzimy na jakiś plus, jak mamy saldo dodatnie, bardzo dobrze, jak mamy ujemne, to trochę gorzej i wtedy te przychody są dzielone przez wszystkich naszych pracowników i jest wyliczane, ile income'u generuje nam jeden pracownik. 21 to jest całkiem ok jak na start, chociaż ostatecznie udało mi się raz dojść na do 150 w fabryce mebli, więc jeszcze pożyjemy, poczekamy. Bo oczywiście możemy zwiększać tą wydajność poprzez zwolnienia naszych pracowników lub zmiany metody produkcji. I skoro dołączyliśmy już do tego rynku austriackiego, no to szczerze mówiąc nie pozostaje mi tylko nic innego jak budowanie hut szkła i fabryk mebli w naszej stolicy przez kolejne 10 lat. No i super, mamy szpitale charytatywne. W tym momencie możemy się pozbyć z naszego rządu kościoła prawosławnego. Co prawda zwiększa nam też również pulę urodzeń, więc to jest kolejna fajna sprawa w nim. Ale tak naprawdę mi zależy najbardziej na inteligencji w tym momencie w naszym kraju. I w sumie na przemysłowcach również. Siły zbrojne też będą ważne, ale potem. Dla takiego kraju jak nasz bardzo ważne są wolne szlaki handlowe. Nie musimy zarabiać na cle, my będziemy zarabiali na podatkach, na naszych obywatelach, jak będą się bogacili. Zresztą już teraz widać, że poziom życia w naszym kraju rośnie bardzo powoli, co prawda, ale wciąż rośnie. I teraz jak wpłynąć właśnie na ten poziom życia, bo nie wiem czy wiecie, ale są dwie metody. Zatrudniać pracowników w wydajnych fabrykach. Im większa wydajność fabryk, tym ostatecznie większe zarobki pracowników w tych fabrykach oraz im bardziej nowoczesne fabryki, tym więcej osób pracuje na wyższych stanowiskach, lepiej płatnych. Drugi sposób to wejście w panel populacji i zobaczenia, co chce wasza klasa. Najlepiej jest na początku zaspokajać klasę niższą, a potem dopiero każdą kolejną. Kiedy wejdziecie, o tutaj potrzeby, średnio, ble, 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 zobaczycie, na co oni wydają pieniądze tak naprawdę. Bardzo dużo ta klasa uboższa wydaje na zboże, napoje alkoholowe, odzież i meble. Więc im będą tańsze te produkty, tym bardziej wzrośnie ich poziom życia. I podobnie jest również potem u klasy średniej. Patrzycie, na co głównie wydają. Tutaj są usługi na pierwszym miejscu. Boże, odzież i meble. Bardzo podobnie jak u klasy niższej. Czyli również zaspokajając klasę niższą, zaspokoimy również klasę średnią. Przy czym oczywiście oni mają też wydatki tam dalej. Na przykład na porcelanę, na meble luksusowe. Więc im więcej klasy średniej, też zwiększą się wydatki na te dobra. Na tym nam zależy. No i na końcu zobaczcie klasę wyższą. Tutaj odzież i meble zamieniają się w odzież luksusową i meble luksusowe i na to wydają. To jest ważne dla tej klasy społecznej, czyli znowu im będzie to tańsze, tym więcej tego kupią i będą mieli wyższy standard życia. Jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Warto wiedzieć, na punkcie czego dana kultura ma obsesję, a co jest tematem tabu. Co to oznacza, że moja kultura grecka będzie kupowała wino za wszelką cenę, dosłownie za wszelką cenę, są skłonni kupić wino po większych cenach, żeby zaspokoić swoją potrzebę. Przy czym, jeżeli tego dobra zabraknie, bo będzie już tak drogi, że ich nie będzie stać na to, to może to doprowadzić do rewolucji znowu. Więc dla moich Greków wino jest mega ważne. Na szczęście nawet możemy je u siebie produkować, więc nie powinno być z tym problemu. Chociaż obecnie na rynku panuje względna równowaga. I tutaj takie moje zastanowienie, dlaczego nie mogę sobie przypiąć tego surowca do obserwowanych, żebym miał możliwość właśnie spojrzenia i pilnowania tej ceny. Mogę przypinać wiele innych rzeczy, dlaczego nie mogę surowców? A, jeszcze tak dla przykładu, teraz jestem na kulturze azerbejdżańskiej i oni nie akceptują napoi alkoholowych i wina. Oznacza to, że nawet jeżeli to będzie tanie, to tego nie będą kupowali praktycznie wcale. Dobra, udało mi się zwiększyć atrakcyjność Attyki dość sporo. Bazowo mamy 15,4, ale powiem wam szczerze, ja chcę zwiększyć jeszcze bardziej atrakcyjność tego obszaru. Po pierwsze i najważniejsze, wydajemy rozporządzenie, kampania promocji obszaru. To zwiększy atrakcyjność Attyki o kolejne 50%.
Zobaczcie, już jest 21,7. Ale co ważniejsze, musimy szybko zrobić dobrze inteligencji. Mianowicie inteligencja ma propagandę, która zwiększa nam atrakcyjność bazową o 50%, ale że u mnie inteligencja jest grupą siły znaczną, mamy ten bonus podwojony do 100%. Musimy przeprowadzić jakieś prawa, które zadowolą inteligencję i to mega szybko. Widzę też, że pula inwestycyjna, którą mamy w sumie tego, że nasz system gospodarczy to interwencjonalizm, on daje nam 25% pulę inwestycyjną oraz przemysłowcy są zadowoleni. Dzięki temu pula inwestycyjna znowu jest zwiększona bazowo 10%, w tym wypadku 20%, bo jest to znaczna siła polityczna. A pula inwestycyjna to tak naprawdę część wynagrodzenia u nas, dokładnie to wynagrodzenia kapitalistów, bo mamy własność prywatną, która trafia do takiego specjalnego budżetu, który jest przeznaczany na budowanie kolejnych fabryk, czyli fabryki są nam finansowane przez kapitalistów w naszym kraju, przynajmniej w jakiejś tam części. Kiedy ta pula już rośnie, możemy sobie spokojnie pozwolić na zbudowanie nawet kilku sektorów budowlanych, żeby przyspieszyć budowanie fabryk. Mam już też kolejny nowocześniejszy sposób. Budynki o szkielecie żelazem, więc go wybieram, żeby mieć. I to oznacza, że nie będę aż tylu potrzebował kolejnych sektorów budowlanych, bo będą co prawda mega droższe, więc dwa mi myślę, że wystarczą na starcie. I dalej badajmy. Mam nacjonalizm zrobiony, więc zaraz zajmiemy się decyzjami. I to, co chcę badać w tej kolejności teraz, to kło kryształowe. U nas będą huty szkła, ale też musimy za jakiś czas zająć się koleją, bo infrastruktura mi się kończy w moim kraju. Ale najpierw wynajdźmy szkło kryształowe. Wynaleźliśmy nacjonalizm, więc możemy przeprowadzić misję aneksji Wysp Jońskich. Wskutek przeprowadzonych ostrożnie negocjacji, druga strona, Wielka Brytania, zgodziła się przekazać nam następujące państwo, Wyspy Jońskie. To optymalne rozwiązanie. I właśnie to nas dalej prowadzi do państwa greckiego. Popularyzacja nacjonalizmu wywołała wśród naszych obywateli irredentystyczne pragnienie połączenia wszystkich terytoriów należących do zbiorowości, których kulturą jest kultura grecka, w jeden kraj, państwo greckie. No i oczywiście teraz możemy albo polepszyć stosunki z Imperium Osmańskim, albo stwierdzić, nie, oni mają nasze terytoria i dostajemy roszczenia terytorialne, przy czym nie wiem, czy one są na jakiś czas, czy są na czas nieokreślony. Powstała pierwsza huta szkła u nas, od razu przełączmy na wydajniejszą produkcję. Zobaczcie, jak to zaczyna rosnąć, spadać. No, bo jeszcze zatrudniamy, okej. I wygląda na to, że barwników mi brakuje, ale na szczęście mamy skąd je importować. I cena barwników leci w dół, a wydajność naszej produkcji znacząco w górę. Więc widzicie, też możemy na to wpływać poprzez właśnie importowanie określonych dóbr. Niestety nie wiem, czy ja importuję na rynek austriacki i to potem jakaś część tego trafia do mnie, czy ja importuję to na mój wewnętrzny rynek, tylko że ja wtedy nie widzę w żaden sposób zapotrzebowania na to. Brakuje mi takiej informacji tutaj w tym momencie. Jeżeli ona gdzieś jest, powiedzcie mi o tym, bo przeczytałem Wikipedię, szukałem, nie widzę tego. W Victorii 2 poziom, ranga naszego kraju decydowała o tym, w której kolejności my dostajemy surowce na danym rynku. Tutaj nie znalazłem takiej informacji. Żeby trochę też rozdzielić tą populację i żeby nie było, że tylko przemysłowców mamy w Atyce, na Pelopones będę robił zakłady włókiennicze. Jest to kolejne dobro, które zazwyczaj na tym się nie traci, na jego produkcji. Dzisiaj dość dużo tłumaczyłem zbudowania oraz ekonomii, a jeżeli chcesz wiedzieć, jak działa naprawdę wojna w tej grze, bo masz na nią wpływ, to polecam Ci obejrzeć ten poradnik, bo bardzo dogłębnie zbadałem mechaniki Wiktorii w nim.